jest. Jesteśmy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Spotkanie dotyczy powołania sanktuarium katyńskiego. Rozmawiam z księdzem Arkadiuszem Zakrętą, wizytatorem księży misjonarzy w Polsce. Czy ksiądz jest uszczęśliwiony, że taka sytuacja powstała, która może powołać takie sanktuarium, że obywatele się mobilizują, parafianie, wszyscy ludzie dobrej woli? Jak najbardziej tak. Uważam, że ta inicjatywa jest ze wszechmiar słuszna, zaszczytna, także ze względu na historię i tego, co się w tej historii smutnego dokonało z udziałem naszych obywateli, Polaków, ale także ze względu na przyszłość, dlatego że nie możemy zapomnieć o przeszłości, kiedy się myśli o teraźniejszości i o przyszłości. Ojczyzna była, jest i zawsze powinna być bliska i z tego też powodu ta inicjatywa wpisuje się ze wszechmiar w te oczekiwania, także ze względu na przyszłość. Jest to budowanie w oparciu o to, co dotknęło naszych poprzedników, poprzednie pokolenia, przyszłości, opartej na wartościach, wśród których patriotyzm jest jedną z zasadniczych wartości. I połączenie tej inicjatywy powstania sanktuarium ze Świętym Krzyżem z pewnością wpisuje się w historię i znaczenie Kościoła Świętego Krzyża w historii naszej ojczyzny. Będzie potrzebne błogosławieństwo, czy wola błogosławieństwa prymasa Polski, ewentualnie innych duchownych, żeby to była dobra aura, nie aura, ale dobra chęć i wola powołania tego sanktuarium. Na pewno taki patronat i wsparcie ta inicjatywa uzyska i wszyscy, którzy tę inicjatywę podejmą teraz na etapie projektowym, na etapie już realizacji. Z tego względu, że Kościół zawsze był blisko i Kościołowi zawsze zależało na tym, aby dobro ojczyzny było jednym z elementów budowania czy wychowania młodzieży i budowania przyszłości ojczyzny. Dlatego na pewno takie wsparcie ze strony Kościoła będzie. Tym bardziej, że jeśli się odniesiemy do przeszłości, to wielu kapelanów zaangażowanych dla dobra ojczyzny też zginęło i w Katyniu, a przecież w ostatniej katastrofie także duchowni byli, więc to uczestnictwo na pewno nie będzie miało tylko charakteru honorowego, ale będzie miało wymiar praktyczny. Jaką datę można ewentualnie wyznaczyć wstępną na powołanie tego sanktuarium? Wstępna data i uważam, że najbardziej właściwa to byłaby pierwsza rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, bo te dwa wydarzenia, mimo że dzieli je 70 lat, łączą się w sposób jednoznaczny. Wielu misjonarzy pracuje na całym świecie, wśród Polonii Polskiej, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, w Australii. Co by ksiądz chciał przekazać Polonii i księżom misjonarzom? Polonia zawsze była bliska nam tutaj pracującym w kraju. Z tego względu, że to zawsze są Polacy, korzeniami czy krwią łączący się z nami w sposób jednoznaczny, bliska nam tu obecnym, ale także bliska ze względu na to, że wielu misjonarzy było wysyłanych do pracy wśród Polonii. Można by wspomnieć, że polscy misjonarze byli wysyłani do Brazylii, z czasem wyłoniła się prowincja korytypska, wysyłani byli do Ameryki Północnej, powstała prowincja Nowej Anglii. Ciągle pracują, ta praca jest aktualna ze względu na tę dawną Polonię, ale także tę nową emigrację polonijną, która też oczekuje takiego duchowego wsparcia i opieki duszpasterskiej. Dziękuję. Także za rozmowę.